Jezus nieraz mówił, że to z ludzkiego serca wychodzi gwałt i złość i przewrotność i niepohamowanie i pycha i głupota i przemoc i w związku z tym całe też cierpienie. Dzisiaj Chrystus w kolejnym jakby etapie naszej drogi wielkopostnej, drogi paschalnej zamierza dotknąć problemu cierpienia. Zawsze nas zastanawiało, skąd się bierze cierpienie. Jeśli dotyka nas cierpienie, a nie mamy żadnego światła, poruszamy się jak ślepcy, to będziemy szybko szukać winnych. Będziemy chcieli ustalić, kto bierze odpowiedzialność za to, że jest mi źle, że mnie coś zabolało, że czegoś zostałem pozbawiony. I wtedy bardzo łatwo reagować złością albo zaciśniętą pięścią, wygrażaniem, złorzeczeniem. Dlatego potrzebujemy światła.